Prawda jest taka, że ja w tym wszystkim jestem tak naprawdę tylko malutkim pionkiem, że tak powiem. To wszystko jest zasługa ludzi. Dzień dobry Państwu, witamy na kanale Ziemia Rzeszowska. Dziś moim i Państwa gościem jest Tomasz Friedlander. Witam serdecznie. Pochodząc z Fundacji Stret Autonomii. Tomku, przed świętami Wielkiej Nocy zrobiło się bardzo głośno po pomocy, której udzieliłeś panu Adamowi, bezdomnemu z Rzeszowa. Zrobiło się o niej głośno w całej Polsce. Czy mógłbyś w skrócie przybliżyć tą historię? Więc cała historia zaczęła się w sumie pod Galerią Grafiką. Często chodziłem tamtędy na zakupy. Wiele razy widziałem pana Adama pod tym sklepem. Zawsze zachował się kulturalnie, nigdy nie był nachalny, nie był pijany. Nigdy nie prosił ludzi o pomoc, więc po prostu zapytałem się go, czy czegokolwiek potrzebuje. Pan stwierdził, że jedynie czego potrzebuje, to jest bułka, coś do bułki. Zrobiłem mu małe zakupy, po czym rzuciłem tak jakby post na grupy społecznościowe związane z tą akcją, żeby zachęcić ludzi do robienia mu zakupów. Był bardzo duży odzew do akcji, strasznie dużo ludzi chciało wesprzeć, więc postanowiłem złożyć zrzutkę na 500 zł, żeby wykupić mu na miesiąc obiady. No, odzew był tak duży, że po 3 dniach udało się naprawdę wiele osiągnąć. I co było dalej? Dalej co było? No, prawie 7 tysięcy złotych, ponad 7 tysięcy złotych udało się zebrać. Z tych pieniędzy wykupiliśmy mu mieszkanie na 7 miesięcy, wykupiliśmy mu również obiady z cateringu, dodatkowo ma zapewnioną opiekę dentystyczną, także ma zapewnionego lekarza ortopedę. Dodatkowo również będzie miał rehabilitację oraz powoli ma zapewnioną również taką lekką pracę. No, cały czas szukają takiego starego zajęcia, adekwatnego do jego stanu zdrowia. Co czułeś pomagając temu człowiekowi? Czyli tak, no na pewno satysfakcję, wiadomo, że satysfakcja z pomocy drugiej osobie. No ale też powiem szczerze, no po tylu latach tej działalności charytatywnej jest to bardziej, może bym powiedział tak szczerze, codzienność dla mnie, prawda? Więc specjalnie, oprócz samej satysfakcji, że mu pomogłem, to nic więcej nie tak naprawdę nie czułem. Duże słowa. W wywiadzie dla Dzieje się na Podkarpaciu, którego udzieliłeś kilka dni temu, powiedziałeś, że działalność charytatywna jest nieodłącznym elementem twojego życia. Tak. To bardzo duże słowa. Działalność taka zapewne wiąże się ze sporym wyrzeczeniem. Co więc motywuje cię do takiego trybu życia? Na pewno chęć zmiany, chęć pomocy innym ludziom, prawda? Tym, którzy mają gorzej, bo wiadomo, nikt z nas nie wie, gdzie może skończyć jutro. Dlatego staram się być jak najlepszym człowiekiem i to mnie motywuje, żeby pomagać innym, żeby po prostu wiedzieć, że dzięki mnie ktoś może mieć lepiej. W ostatnim tylko roku pomogłeś Michasiowi, Julkowi, pomagasz nadal Wiktorii. W dzisiejszych czasach żyjemy w takim ciągłym biegu, często nie zwracając uwagi na drugiego człowieka. Twoja postawa i to, że pomagasz tak wielu osobom, być może zmotywuje kolejne osoby do pomocy potrzebującym ludziom. Czy uważasz, że twoja postawa, twoje działanie charytatywne zmotywuje innych ludzi, otworzy furtkę do pomocy wśród tych innych osób? No, mam taką nadzieję, prawda? Bo jak sama akcja z panem Adamem pokazała, jeśli ludzie się potrafią zjednoczyć, można osiągnąć wielkie rzeczy. Czy mógłbyś pokrótce przedstawić historię tych dzieci, którym pomagasz? Jak wyglądała pomoc dla nich? Czy są to dzieci z Podkarpacia, czy też spoza naszego granic naszego regionu? Czy też te poprzednie twoje akcje spotkały się z takim dużym odzewem wśród społeczeństwa? Czy ludzie są skorzy do pomocy, do pomagania potrzebującym? Czyli na pewno dużym echem odbyła się pierwsza akcja Kolujemy, prawda? Która była no dość mocno rozpowszechniona w Polsce, gdzie montowaliśmy domy dziecka. Inne akcje były trochę mniejszym odzewem, prawda, dla Polaków na Kresach, dla schronisk, dla domów dziecka. Nie miała aż takiego przebicia w Polsce. Jednak też zebrały bardzo dużo osób, które chciały pomóc i dzięki właśnie wsparciu tych ludzi udało się tak naprawdę wiele akcji zakończyć. Ale tak, no to do dzieci, tak, Michaś na pewno odbił się bardzo w Polsce. To jest fakt. Dla Michasia zebraliśmy ponad 40 tysięcy złotych na jego leczenie. Ale Michaś jest z Wadowic, z regionu. Co do Jurka. Julek jest z Łącuta, zbieraliśmy na wózek dla niego elektryczny. Też udało się zakończyć tą akcję sukcesem. Ponad 43 tysiące złotych zebrane. No i obecnie tutaj z lokalnych działań to wspieramy Wiktorię Kopę z Woli Dalszej, dla której zbieramy 30 tysięcy na nową platformę. Z tego co kojarzę, to też w Łańcucie powstało takie serduszko specjalnie na nakrętki dla Julka, tak? Tak. I to serduszko cały czas jest zapełniane, czy jak to wygląda? Znaczy tak, najpierw było jedno serduszko ustawione przez miasto, które jest tak jakby serduszkiem, które jest za każdym razem dla innego dziecka. Uh-huh. Jak się napełni, to się zmienia dziecko. I od razu dla Julka naprawdę szybko się zapełniło, bo chyba po około 2 dniach.
No ale z biegiem czasu powstały także dwa inne serduszka, jedno przy Asi, drugie przy bazarze Wojciecha, które są już typowo dla Jurka. I z tego co wiem, to przy Asi naprawdę szybko się zapaliło, a na chwilę obecną niestety nie mogę powiedzieć. No to pokazuje, że ludzie są skorzy do pomocy, tak? No tak. Że nawet taki drobny gest, jakim jest wyrzucenie nakrętki, która i tak w pewien sposób jest... ludzie wyrzucają te nakrętki, tak, a wrzucając je do takiego serduszka mogą pomóc. Pokazuje, że drobny gest może, jeśli jest wykonywany sugestywnie i przez wiele osób, może przynieść bardzo duży efekt, tak? No tak, dla kogoś to na pewno wiele znaczy. Dla większości ludzi jest to bezwartościowa rzecz, ale dla takich właśnie dzieci jest bardzo cenna, prawda? Bo z każdego kilograma one mają wsparcie. Pieniądze na swoje leczenie. Na początku przedstawiając się, powiedziałam, że pracujesz teraz w Fundacji Stryd Autonomii. Czy mógłbyś powiedzieć pokrótce coś o tej fundacji? Ogólnie tak. Fundacja powstała niedawno. Docelowo miała promować sport tutaj na Podkarpaciu. Jednak właśnie po akcji z panem Adamem, wspólnie z Klotkiem, właścicielem Majki Street Autonomii, doszliśmy do wniosku, że rozpoczniemy działania również dla osób potrzeby z naszego regionu. Chcemy zacząć od Rzeszowa, Saloka oraz Łacuta. I naszą grupą docelową są właśnie ludzie typu pan Adam, czy tam na przykład samotne matki, czy jakieś rodziny wielodzietne, które będą potrzebować pomocy i na tym chcemy się na chwilę obecną skupić. Czyli macie szerokie spektrum działania i chcecie pomóc wszystkim potrzebującym, tak? No wiadomo, wszystkim się nie da pomóc. Wszystkim potrzebującym. Chcemy zrobić jak najwięcej dla największych osób. Dla każdych. No, życzę Wam więc, żeby udało Wam się, żeby fundacja, którą dopiero tworzycie, szeroko rozwijała się i mam nadzieję, że w kolejnym wywiadzie porozmawiamy z właścicielem, tak? Z prezesem fundacji. Dokładnie. I poznamy co nieco więcej o tej formie działalności. Dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję za rozmowę. Dobrze, życzę bardzo powodzenia i naprawdę wyrazy uznania dla Twojej działalności, dla tego, co robisz dla potrzebujących. Jestem pod wrażeniem, bo to jest naprawdę masa czasu, żeby poświęcić, żeby pomóc i też dla ludzi, którzy pomagają. Tak? Dziękuję bardzo, ale też na sam koniec chciałbym dodać, że prawda jest taka, że ja w tym wszystkim jestem tak naprawdę tylko malutkim pionkiem, że tak powiem. To wszystko jest zasługa ludzi, to wszystko jest tylko dzięki nim, prawda? Żadna moja akcja nie udałaby się bez wsparcia ludzi, za co chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować. Każdemu, kto w jakikolwiek sposób pomógł w naszych działaniach. Jeśli podobał się Państwu nasz wywiad, prosimy o pozostawienie łapki w górę. Dziękujemy, do zobaczenia.